Na rozgrzewkę wylosujemy sobie jedną piłkę. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Liberewa80 PS 2018. Jesteśmy w dywizjach, jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku utrzymaliśmy się w szóstej dywizji. W tym odcinku rozpoczynamy nowy sezon. Zapraszam do oglądania. I losuję, moi drodzy, jest to piłka złota. Defensywny pomocnik Fernandinho, Brazylia, Manchester City. Dobry gracz, natomiast będzie dobry do symulacji i potem do przerobienia na statystyki, na trenera. Dlatego widzicie w tym momencie nasz skład. 99 zgrania. Mamy Kolarowa, mamy Pique, mamy Sergio Ramosa, Valencia, Di Maria, Verratti, Kedira. Oczywiście po lewej stronie Hazard, Gonzalo oraz Lukaku. No i mamy pierwszego przeciwnika przed sobą. Cztery gwiazdki, siła składu. No i znowu Grek. Co ja mam z tymi Grekami ostatnio? Co odcinek, to tak naprawdę co drugi, trzeci mecz to losujemy Greka. Także na spokojnie musimy podejść do tego meczu. No i widzimy Rakiticia. No i zobaczmy, co przeciwnik sobą, powiedzmy, reprezentuje w dotychczasowych meczach. No my słabo, 5,9 strzału na mecz. Zobaczmy jeszcze, jak z formą stoimy. Przeciwnik, zobaczcie, jak przesunął swoją linię obrony. Przepraszam za cięcie, musiałem podejść do drzwi. Mamy tutaj Rakiticia. Zobaczmy jeszcze, co przeciwnik ma nam do pokazania, jeżeli chodzi o swoją ligę. Bramki stracone 2,04. Strzelone 2,04. Stracone 1,98. 76, 34, 69. Taki ma bilans nasz przeciwnik w MyClubie. Także no, powiedzmy sobie szczerze, że przeciwnik na pewno jest w naszym zasięgu, gramy u siebie. Bardzo dobrze gra mi się na tym stadionie. To jest chyba stadion Vasco da Gama, o ile mnie pamięć nie myli. Bardzo fajnie się tutaj gra. No i te stroje również takie błękitne, bardzo dobre. No i mamy, moi drodzy, początek spotkania. Spokojnie próbujemy tutaj rozegrać. No i podłącza się tam Kolarow. No jest Lukaku, no i dobra piłka taka do Gonzalo, ale Gonzalo leciutko na spalonym, no, no może nie leciutko, metr spokojnie. No i mamy głowę, no i czwarta minuta, dobra piłka do Lukaku i Lukaku już biega. Ach nie, 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 mogłem to nad bramkarzem, Gonzalo na skrzydle, ty masz, koleżko, być na środku, a nie na skrzydle, ale jeszcze tutaj jest Hazard, Hazard wszedł na jego pozycję. Bardzo dobrze się wymienili. No i mamy drugą połowę. No w pierwszej połowie za bardzo nic ciekawego się, moi drodzy, nie działo. No ale mam nadzieję, że w drugiej połowie jednak nasza drużyna no strzeli co najmniej tą jedną bramkę. Bardzo słabo tutaj zagrał Hazard. No i piłka w sektor Walencji. No i teraz mamy Di Marię. Do piłka do Verratiego. Dobra piłka do Lukaku. Tam Gonzalo jest w niższym, powiedzmy w niższej strefie, jeżeli chodzi o pole karne. Dojrzał to nasz napastnik. Cieszy się nasza drużyna. Gonzalo nie marnuje takich sytuacji. Jeszcze buziak dla nas. No naprawdę Gonzalo jest wyjątkowy, ja już to nie raz mówiłem, i jest Eden Hazard. No niepotrzebnie się tak zatrzymał, stracił rytm biegu, ale wykończył dobrze. 2-0, no i tutaj Wojtek, dobrze, dobrze Wojtek. I mamy rzut rożny, 71 minuta i takim rozkrokiem odbił piłkę z linii bramkowej, ależ piękna piłka do Lukaku i Lukaku, no niestety, niestety źle przerzuca nad bramkarzem, ale wygrywamy. Znakomicie rozpoczynamy nowy sezon w szóstej lidze, znakomicie. 6-8 w strzałach, no przegraliśmy, w celnych również, no ale Gonzalo zawodnikiem
spotkania mamy pierwsze zwycięstwo. 3 punkty lądują na naszym koncie, ale żeby wszystko było zgodnie z chronologią, moi drodzy, ostatnia piłka, która była do dyspozycji, jeżeli chodzi o te Gold Plus Best of September. Wiem, że już tego eventu nie ma, natomiast ten materiał oczywiście jest nagrywany właśnie w tym momencie i to jest doskonały traf. To jest traf, o którym marzyłem. To jest traf, który naprawdę sprawi, że nasza obrona będzie jeszcze lepsza. Jest to Jordi Alba, lewy obrońca, oceniony na 84. Piąty bodajże obrońca w grze ląduje na naszej lewej stronie. Kurzawa, już to już dawno nie było. Kurzawa, Kolarow idą w odstawkę. Mamy Jordi Albe, ale tam spadło nam zgranie do 97, moi drodzy, dlatego że w momencie, kiedy trafiliśmy Lukaku, trafiliśmy bodajże jeszcze Pique, wszystkie te takie boosty, co miałem, żeby Team Spirit podwyższyć, wszystkie zostały zużyte. No i w tym momencie nie mam tak naprawdę boosta żadnego, aby podwyższyć Team Spirit. Gramy na zgraniu 97. No, obawiam się najgorszego, ponieważ mamy nowego lewego obrońcę, będzie to lewego obrońcy, będzie to jego pierwsze spotkanie oraz nie mamy pełnego zgrania. No, będzie ciężko, moi drodzy, ale co by nie mówić, gracz również no nie należy do najwyższych, do najlepszych. No, skład, jaki ma, widzicie. Także trzeba będzie naprawdę skupić się bardzo mocno. 5,9 strzał na mecz ma przeciwnik. No, zobaczymy, bo wiecie, że Team Spirit jest bardzo ważny. Tak naprawdę, jeżeli nie ma on najwyższej wartości 99, no to zawodnicy tak naprawdę no nie są, nie zachowują się tak, jak powinni. Tutaj odniosę się, moi drodzy, do jednego z komentarzy odnośnie Team Spirit, odnośnie poziomu tego właśnie czynnika. Oczywiście wpływa on bardzo mocno na drużynę, natomiast tutaj komentarz również dotyczył nowego menadżera. Moi drodzy, nowy menadżer ma taki wskaźnik leadership, czyli tak naprawdę przywództwo. Na pełnym zgraniu, jeżeli jest niski właśnie ten wskaźnik leadership, to nawet jeżeli wygrywamy 1-2-0, zawodnicy również będą, no, co by nie mówić, szamotać się po boisku, ponieważ stracą głowę, mówiąc kolokwialnie, mówiąc w cudzysłowie, jeżeli ten poziom przywództwa naszego menadżera jest dosyć wysoki, bodajże Simeone ma 90, no to mimo wszystko przy porażce, przy przegrywaniu czy przy wygrywaniu zawodnicy grają cały czas tak samo. To jest bardzo ważne. Sam druk drużyny, sam ten wskaźnik również jest dobry. Natomiast sytuacje boiskowe, które są oczywiście w trakcie meczu, jeżeli ten stopień przywództwa menadżera jest jak najwyższy, to wtedy nasza drużyna cały czas gra tak samo, nie traci głowy, jak wygrywa, bądź jak przegrywa, bądź jeżeli ma ciężkie sytuacje na boisku. Dobrze, moi drodzy, do tego chciałem się odnieść, do tego komentarza. No ale, moi drodzy, przegrywamy. Spodziewałem się tego, ponieważ jednak już troszeczkę gram w tą grę. Wiedziałem, że może być ciężko. Oczywiście przeciwnik swoją drogą również był dobry, to trzeba mu naprawdę oddać. Natomiast zawodnicy zagubieni w meczu. No niestety jeden tylko celny strzał na bramkę i to jest bramka. 3 strzały oddaliśmy. No sytuacja w lidze no jest jaka jest. Jeszcze jest 8 spotkań. Czekamy na trzeciego przeciwnika, również 5-gwiazdkowy skład. Rating niższy prawie o 100 punktów. No i mamy w 5 meczach przeciwnik wygrał tylko raz z Warszawy, w końcu jakiś Polak, a nie Grecy cały czas. Cały czas Grecy. No i
Gramy na wyjeździe, zobaczmy, co przeciwnik ma nam do zaoferowania. 2600 tam chyba nawet mignęła siła zespołu. 58, 17, 55, bramki 2,16, 1,93, 5 wygranych pod rząd przeciwnika. No 2,632, no znacznie mocniejszy skład od naszego, mamy 2,400 chyba 17 czy 2,416 jakoś tak, 6,2 strzału na mecz, mamy 5,9, no przeciwnik również nie ma pełnego zgrania, 98, ale ten Suarez na napadzie, no ciężko będzie go upilnować, jest to najlepszy zaraz chyba za legendą Barcelony, no licząc legend jest to najlepszy napastnik w grze, licząc legendy chyba drugi bądź trzeci, możecie to sobie oczywiście zobaczyć, PS Master, zapraszam na tą stronę. Moi drodzy, no i rozpoczynamy, gramy w białych strojach, gramy na wyjeździe, no i tu Griezmann już próba dośrodkowania tam z prawej nogi, no i tutaj faulowany Verratti, ach no niestety, to zły pomysł jest. Czwarta minuta, przeciwnik od razu chciał nam strzelić bramkę, od razu przypieczętować, no i tutaj Luis Suarez, siła strzału, no siła strzału, wykończenie, to wszystko jest, ale my się nie poddajemy, jest Valencia, mamy Lukaku, mamy Gonzalo, także też mamy czym ukłuć, tak naprawdę, no i tutaj, no strzel to, dobrze Lukaku, sytuacyjna bramka, bramkarz wybił to przed siebie dosłownie, no ale tutaj błąd naszej obrony, no nie, no przeciwko takiemu napastnikowi bardzo ciężko grać, druga połowa przed nami, Suarez dwie bramki, przegrywamy niestety. Mecz wyrównany, natomiast dosyć sporo błędów, no ale mamy wykończenie jednego właśnie zawodnika, które spowoduje, że przeciwnik wygrywa, ale on już jest bardzo zmęczony, przeciwnik chyba nie dał odpocząć mu i tutaj Lewandowski się pojawił się na boisku, no i mamy końcówkę spotkania, czy my to wyrównamy, jest Verratti, no ładne zagranie do Lukaku, no i tak właśnie masz grać Romelo, masz tak właśnie grać, no i tutaj jeszcze Wojtek. Och, stuprocentowa sytuacja, ale całe szczęście, że jest chociaż ten jeden punkt, całe szczęście, moi drodzy, że no przewaga znowu w strzałach, no posiadanie piłki, my wygraliśmy, jeżeli chodzi o podania, Suarez zawodnikiem meczu, bardzo ciekawy mecz, bardzo mocny mecz, bardzo taki twardy, no i jeszcze mamy teraz jakąś już taką piłeczkę, mamy hymn Ligi Mistrzów nam się tutaj gdzieś w tle, są już to piłeczki z tego eventu, które teraz mamy, no trafy, no i tutaj czarna przeleciała, no szkoda, ułamek sekundy, za późno, no i kogo my tu mamy, no i walkoutu nie ma tej animacji, ale jest zawodnik, który nam oczywiście zupgrade'uje naszego Jordi Albe Rose, także na spokojnie. Jeszcze mamy jedną piłeczkę przed sobą. No tutaj tak staram się wyczekiwać troszeczkę, aby te srebrne w jakiejś tam sekwencji dłuższej poleciały i wtedy naciskam. No ale tutaj mamy kolejną złotą piłkę. Ja będę się z wami żegnał, było mi bardzo miło. Zapraszam oczywiście na inne moje playlisty, na inne moje filmy. Trzymajcie się. Cześć!